Szósty dzień listopada dziś już mamy, a jesteśmy w gabinecie zastępcy prezydenta Pawła Sujki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I zatem możemy śmiało przystąpić do kalendarium, czyli panie prezydencie, co, gdzie i kiedy w Świnoujściu w najbliższym czasie? No ten najbliższy czas, ten tydzień, można powiedzieć, będzie przebiegał pod hasłem Święto Niepodległości, bo zaczynamy już środa, piątek od godziny 9 do godziny 12 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Będzie patriotycznie w bibliotece bardzo, cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci, więc tam wszystkie dzieci zapraszamy, na pewno dzieci z naszych placówek oświatowych będą brały w tym udział. W czwartek mamy otwarcie wystawy i połączone one jest z 45-leciem naszego muzeum. Otwarcie wystawy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w przedwojennej grafice o godzinie 18. Bardzo serdecznie Państwa na to zapraszamy. Oczywiście sonata skrable tradycyjnie o godzinie 18. Dla tych, którzy chcą sobie połamać troszeczkę głowę. Te rozrywki umysłowe to są bardzo popularne i wszyscy miłośnicy skrabli spotykają się w każdy czwartek. Powtórki tangowe godzina 20:30, Tango Passion Club. I zaczynamy od 8 też również halowym turniejem tenisa ziemnego pod patronatem pana prezydenta Janusza Żmurkiewicza z okazji Święta Niepodległości. Wszystkie zgłoszenia osobiście bądź też telefonicznie prosimy zgłaszać do Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz. Od 8 do 11 będą te rozgrywki na hali sportowej, tenisowej przy ulicy Matejki. 9 to parkrun Świnoujście, też parkrun niepodległościowy. Pan prezydent ufundował medale na tą okoliczność, więc każdy uczestnik parkrunu o godzinie 9, który pobiegnie przy ulicy Chrobrego, tam gdzie jest zbiórka, otrzyma pamiątkowy medal. Później mamy tradycyjnie pchli targ od 9 do 14 i babski targ od 10 do 14, pasaż Rondo. Natomiast niedziela, szanowni Państwo, tutaj proszę bardzo o uwagę, bo Święto Niepodległości w tym roku nie obchodzimy 11 listopada, jak zwykle, tylko decyzją władz państwowych przeniesione zostały na dzień 10, bo w całej Polsce pod hasłem Święto Niepodległości będą się odbywały te wszystkie uroczystości, zwłaszcza tam, gdzie są garnizony wojskowe, a jak wiemy w Świnoujściu taki garnizon wojskowy jest od wielu, wielu lat, z czego bardzo się cieszymy. I właśnie niedawno dowództwo 8 Flotylii Obrony Wybrzeża poprosiło nas o to, żebyśmy pewne wydarzenia przesunęli z 11 na 10. Więc 10 zapraszamy Państwa od 11 do 17 pokaz sprzętu wojskowego na Placu Rybaka i również na wybrzeżu Władysława IV, tam bezpośrednio z tyłu za muzeum zacumują jednostki marynarki wojennej i pokaz sprzętu wojskowego. Od godziny 11 do godziny 14 będą różnego rodzaju animacje, gry, koncerty, występy zespołów Miejskiego Domu Kultury na Placu Wolności. Uwaga, na Placu Wolności będzie scena przygotowana i tam to wszystko będzie się działo. O godzinie 13 jest uroczysta msza za ojczyznę w Kościele Chrystusa Króla. I po tej mszy przechodzimy na Plac Wolności. O godzinie 14 jest koncert Orkiestry Marynarki Wojennej do 14:30, a o 14:30 rozpocznie się uroczysta sesja prowadzona przez Przewodniczącą Rady Miasta Świnoujście. Tu też radni będą dokonywać pewnych zmian, bo była zaplanowana na 11, będzie 10. 14:30 uroczysta sesja Rady Miasta. O 15:00, bo tak planowane jest zakończenie tej sesji, odśpiewanie pieśni My Pierwsza Brygada, cała Polska będzie tą pieśń śpiewała. Od 15:15 marynarski poczęstunek, czyli słynna grochówka marynarska dla mieszkańców Świnoujścia na Placu Wolności. I o godzinie 16:00 przemaszeruje capsztyk, czyli z Placu Wolności ulicą Piłsudskiego, Paderewskiego, krótki przystanek przy pomniku Orła Białego na Placu Orła Białego. Później przechodzimy na Plac Sybiraków, tam złożenie wiązanek i ulicą Monte Cassino. Idziemy w takim pochodzie z pochodniami bardzo kolorowymi, z harcerzami, z żołnierzami, z uczniami naszych placówek. Idziemy na Plac Słowiański i tam o godzinie 16:45 dopiero jest złożenie wiązanek na Placu Słowiańskim pod tym pomnikiem. Więc to się wszystko będzie działo. Oczywiście salwa, marynarka wojenna, orkiestra, to wszystko będzie uświetniało te obchody. Wspólnie to razem robimy, bo od lat jesteśmy połączeni bardzo
mocno z naszą 8 flotylną, więc bardzo serdecznie Państwa na to zapraszamy, a tych, którzy na sportowe jeszcze chcą ten dzień spożytkować i spędzić, to 10. edycja Świnoujskiej Basket Ligi, miejsce hala sportowa przy ulicy Piłsudskiego 9, wejście oczywiście od hołdu pruskiego boczne, więc bardzo serdecznie Państwa na te wydarzenia zapraszamy. Proszę pamiętać, 10, nie 11. 11 to jest dzień, kiedy Tango Passion Club zaprasza na powtórki tangowe, ale my będziemy mogli sobie rodzinnie spędzić, spacerując, o ile pogoda nam pozwoli. Miejmy nadzieję, że nie będzie padało po Świnoujskiej plaży, czy też promenadzie 11 listopada. 12. Ale rozumiem, że 11 listopada, mimo tego, że święto zostało przeniesione na obchody wcześniej, tak, obchody, święto pozostaje. To jest dniem wolnym od pracy. Tak, oczywiście, to jest ustawowo dzień wolny od pracy, więc do pracy na pewno nie będziemy szli. Oczywiście są służby i trzeba to powiedzieć, i są służby, które pracują w cyklu całorocznym, całodobowym, które nie mają tych świąt. Mówię tutaj o pracownikach żeglugi świnoujskiej, którzy będą pracować. Mówię tutaj o pracownikach szpitala, innych placówek, gdzie ten dyżur musi być utrzymywany i ci pracownicy normalnie funkcjonują. I oni pracują nie tylko w święto 11 listopada, ale przecież pracują też i w Wigilię, i w święta wigilijne, i w Wielkanoc, w każde inne święto, gdzie my, tacy ludzie, którzy pracują w tym systemie 5 dni od 7 do 15, mamy weekendy wolne, to oni też pracują w te dni świąteczne. I tak samo ma to miejsce 11 listopada. 12, szanowni Państwo, znowu współzawodnictwo sportowe szkół, pływalnia licealiada, pływalnia miejska od godziny 9, a o 16 Rumi Club i inne gry planszowe, wstęp wolny dla wszystkich, Tango Passion Club zaprasza. Jak widać, ten weekend, zwłaszcza ten weekend, będzie bardzo, bardzo obfitujący w wydarzenia, więc serdecznie Państwa zapraszamy do brania udziału w tym wszystkim.